Oto opowieść o władzy, miłości, triumfie, tragedii i honorze. Pod koniec XIX wieku król Danii Chrystian IX i jego żona, królowa Luiza, wydali 6 swoich dzieci za członków największych europejskich rodów królewskich. Dlatego Chrystiana zaczęto nazywać teściem Europy. Dziś jego potomkowie żyją w całej Europie. Teraz postanowili spotkać się i opowiedzieć niezwykłą historię swojej rodziny. Historię, którą znają z listów i pamiętników, a także opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Rodzina udostępniła nam prywatne zdjęcia i filmy, z których większości nigdy nie pokazywano. Gdy teść Europy każdego lata zapraszał swoje dzieci, synowe, zięciów i wnuki do Danii, przyjeżdżali zawsze w komplecie z miejsc tak różnych jak Anglia, Rosja i Grecja. Cała rodzina spotykała się we Fredensborgu. Podobno kiedyś, kiedy spacerowali po parku, spotkali starszego pana, który się zgubił i zapytał ich, jak się stąd wydostać. Król powiedział, żeby szedł za nimi. Wszyscy żartowali i śmiali się. Kiedy wyszli z parku, podziękował im i zapytał, z kim miał przyjemność rozmawiać. Król odpowiedział, jestem władcą tego kraju, to mój starszy syn, następca tronu, to mój drugi syn, król Grecji, to mój wnuk, następca tronu Konstantyn, to moja córka królowa angielska, to moja druga córka caryca Rosji, a to moja trzecia córka księżna Cumberlandu. Słysząc to, mężczyzna uśmiechnął się i uchylając kapelusza powiedział, a ja jestem Jezus Chrystus. Królewska rodzina. Cała historia rozpoczyna się w roku 1818 w niemieckim zamku Gottorp. Urodził się tam mały książę Chrystian. Nikt nie podejrzewał wówczas, że zostanie on królem Danii i będzie nazywany teściem Europy. Książę Chrystian z Glücksborgu, który został Chrystianem IX i moim prapradziadkiem, był młodym niemieckim księciem, ale jego ród miał silne związki z Danią. To była liczna i niezbyt zamożna rodzina. Chrystian był 6 dzieckiem. W ciągu następnych kilku lat miało mu przybyć jeszcze 4 rodzeństwa. Z powodu kłopotów finansowych rodzice Chrystiana mieszkali z rodziną jego matki w zamku Gottorp w pobliżu Szlezwiku. Jednak wkrótce przenieśli się do własnej siedziby. Książę Glücksborga zmarł bezpotomnie. W tej sytuacji jego księstwo i zamek przeszły pod władzę króla Danii Fryderyka VI. Fryderyk VI przekazał zniszczony zamek swojemu szwagrowi, ojcu Chrystiana, zakładając w ten sposób młodszą linię książęcą z Glücksborga, która 40 lat później stała się znana w całej Europie. Rok później na dworze brytyjskim zapanowała olbrzymia radość. W pałacu Kensington urodziła się dziewczynka. Miała na imię Wiktoria, a jej narodziny nastąpiły w niezwykłych okolicznościach. Jej wujek Jerzy VI miał tylko jedną córkę, księżną Charlotte, która zmarła przy porodzie.
Jerzy zrozumiał wtedy, że nie ma komu przekazać tronu. Dlatego poprosił wszystkich swoich braci, żeby zrezygnowali z kochanek i dzieci z nieprawego łoża, których w owym czasie było bardzo dużo, i szybko się ożenili. Bracia posłuchali króla i pojechali do Niemiec. Ożenili się z niemieckimi księżniczkami, które choć nie były zbyt piękne, mogły mieć dzieci. Rozpoczął się wyścig o to, kto pierwszy doczeka się potomka. Trzej bracia ożenili się w tym samym czasie, ale to średni z nich, książę Kentu, jako pierwszy został szczęśliwym ojcem. Jego żoną była księżniczka z domu Sachsen-Coburg, która urodziła mu córkę Wiktorię. Gdy Wiktoria się urodziła, Wielka Brytania dopiero zaczynała budowę imperium. Gdy zmarła, obejmowało ono już połowę świata. Królewska rodzina. 13-letnia Wiktoria zaczęła prowadzić dziennik, w którym do końca życia opisywała swoje doświadczenia. Rok później poszła na swój pierwszy królewski bal. Drzwi zostały otwarte i król wprowadził mnie na salę balową. Tańczyłam we wszystkich 8 kadrylach. Wróciliśmy do domu o 12:30 i byłam w doskonałym humorze. Księżniczka szkicowała także tancerkę baletową Marię Talioni, którą była zafascynowana. Talioni jako pierwsza wykonała cały balet na czubkach palców. Miało to miejsce podczas wykonania Sylfidy, które zapoczątkowało romantyczną erę w balecie. Wiktoria dorasta pod kloszem. Nie wolno jej nawet wejść samej na schody, jeśli ktoś nie trzyma jej za rękę. Mieszkała w jednym pokoju z matką. Trwało to do momentu, gdy skończyła 17 lat, to znaczy do chwili jej zaręczyn. Spała nie tylko w tym samym pokoju, ale wręcz w tym samym łóżku. To było bardzo surowe wychowanie. W Sankt Petersburgu, nieświadom czekającego go losu wielki książę Aleksander, w pałacu Aniczkowskim. Zanim chłopiec jeszcze zaczął mówić, ojciec próbował uczyć go musztry. Aleksander miał ciężkie dzieciństwo. Jego otoczenie przypominało koszary. Chłopiec musiał dużo ćwiczyć i był traktowany jak ktoś znacznie starszy. Był to dla niego koszmar i nigdy nie zapomniał, jak źle był wtedy traktowany. Car Aleksander I, stryj małego Aleksandra, zmarł niespodziewanie w 1825 roku. 7-letni Aleksander dowiedział się wkrótce, że tron po zmarłym cesarzu obejmie jego ojciec Mikołaj I. Chłopiec rozumiał, że następny w kolejce do tronu będzie on sam. Tymczasem książę Chrystian z rodziną przeniósł się do zamku Glücksborg. Nigdy nie myślał o tym, że zostanie królem. Jego rodzina nie dziedziczyła władzy królewskiej. Dlatego prowadził normalne życie. Gdy Chrystian miał 12 lat, jego ojciec zmarł na zapalenie płuc. Jego matka została sama z 10 dzieci w wieku od 2 do 20 lat. Żyli w spartańskich warunkach. Złożony z 3 dworzan dwór w Glücksborgu był z pewnością najmniejszy w Europie. 13-letni Christian opuścił matkę i rodzeństwo i pojechał do Danii. Zgodzili się nim zająć ciotka i wuj z Kopenhagi. Byli nimi bezdzietni król i królowa Danii.
Kopenhadze młody książę trafił do szkoły kadetów i znalazł się pod opieką pułkownika. W wieku 18 lat Christian otrzymuje stopień kapitana kawalerii i przenosi się do skromnego domu na terenie koszar Gwardii Konnej. Fryderyk VI dobrze się nim opiekował. Choć Christian nie mieszkał na dworze, bywał tam częstym gościem. Fryderyk VI bardzo go lubił. To jeden z powodów, dla których udało mu się, można tak powiedzieć, przeniknąć do rodziny królewskiej. Wkrótce po 18 urodzinach Wiktorii jej wuj umiera. O 6 rano księżniczkę obudziła matka. Powiedziała: włóż szybko szlafrok i zejdź na dół. Wiktoria, nie wiedząc o co chodzi, zeszła po schodach. Czekali tam na nią premier Lord Melbourne i arcybiskup Canterbury. Uklękli przed nią i powiedzieli: jesteś naszą królową. Jestem bardzo młoda i w wielu, choć nie wszystkich, dziedzinach niedoświadczona. Jednak jestem pewna, że mało jest ludzi, którzy mają więcej dobrej woli i pragnienia, by czynić to, co słuszne. Była zaskoczona i wystraszona, a mimo to od razu wzięła sprawę w swoje ręce. Kiedy matka próbowała nią dyrygować, mówić jej, co ma zrobić i w co się ubrać, od razu powiedziała: teraz ja tu rządzę. 18-letnia królowa Wiktoria przeniosła się z dworem do pałacu Buckingham, który po raz pierwszy stał się główną londyńską rezydencją rodziny królewskiej. Koronacja odbyła się rok później. Christian miał 20 lat, gdy Fryderyk VI wysłał go na koronację królowej Wiktorii. Dobrze wiedział, że Wiktoria szuka kandydata na męża. Byli w podobnym wieku. Postanowił więc kupić nowe ubranie, mając nadzieję, że uda mu się zwrócić na siebie uwagę królowej. Koronacja była olbrzymim sukcesem. Christian musiał się jednak pogodzić z faktem, że nie poślubi Wiktorii. Mimo że jej się spodobał, już wcześniej postanowiono, kto zostanie jej mężem. Los królowej Wiktorii, wielkiego księcia Aleksandra i księcia Christiana miał się odmienić w ciągu następnych 3 lat. W tym czasie cała trójka wstąpiła w związki małżeńskie. Wuj Wiktorii, belgijski król Leopold I, był dla niej w dzieciństwie jednym z nielicznych pozytywnych wzorów męskich. Królowa Wiktoria wysoko ceniła polityczny talent i wiedzę swojego wuja. Pisała codziennie do drogiego wujka Leopolda, prosząc o rady dotyczące bieżących spraw politycznych. Leopold zaaranżował także spotkanie Wiktorii i Alberta, który był jego siostrzeńcem. 20-letnia Wiktoria chciała poślubić kogoś z miłości, dlatego nie była zachwycona perspektywą zaaranżowanego związku ze swym niemieckim kuzynem Albertem. Jednak wszystko ułożyło się dobrze. Wiktoria nie zwlekała długo z podjęciem decyzji i oświadczyła się Albertowi. Objęliśmy się, a on był taki delikatny i czuły. Powiedziałam, że nie jestem jego godna, a on odpowiedział, że będzie szczęśliwy, mogąc spędzić resztę życia ze mną. Był bardzo radosny. Naprawdę poczułam, że to najszczęśliwsza chwila mego życia. Narzeczeni wzięli ślub w lutym 1840 roku. W latach 1838-39 wielki książę Aleksander podróżował po zachodniej Europie. Odwiedził m.in. Anglię, gdzie przez 3 dni gościł u królowej Wiktorii. Następnie pojechał do Niemiec. Szukał żony w protestanckich krajach.
Małżeństwo z katolicką księżniczką było bowiem zbyt skomplikowane. W Niemczech zatrzymał się w Darmstadzie, choć właściwie nie miał się tam zatrzymywać, bo jedyna mieszkająca tam księżniczka miała 15 lat. Kiedy ją jednak ujrzał, stwierdził, że pragnie tylko jej. Jego ojciec był wściekły, a matka zrozpaczona. Jednak Aleksander nie miał wątpliwości. W 1840 roku podczas ceremonii w Pałacu Zimowym młodzi zawarli małżeństwo. Tego samego wieczoru odbyło się przyjęcie weselne, które trwało zaledwie godzinę. Tymczasem w Danii książę Christian oświadczył się pięknej księżniczce Luizie Heskiej. Jej rodzice spędzali na dworze królewskim w Kopenhadze większą część roku. Tam się właśnie poznali. Bez wątpienia była to prawdziwa miłość. Ich związek nie został zaaranżowany, ale okazał się wyjątkowo korzystny z punktu widzenia dynastycznego, politycznego i oczywiście osobistego. And certainly from a personal point of view. Christian był tylko ubogim oficerem, więc jego ślub nie wzbudził większego zainteresowania. Fryderyk VI zmarł bezpotomnie. Dlatego jego następcą został jego kuzyn Christian VIII. Gdy Christian VIII wstąpił na tron, kwestia sukcesji była już dość zagmatwana. Nie było wiadomo, kto obejmie po nim władzę w Danii. Syn króla Christiana VIII, Fryderyk, nie mógł mieć dzieci. Dlatego król miał tylko jedno wyjście. Przeniósł prawa do sukcesji na potomstwo swojej siostry Charlotte. Miała ona dwoje dzieci, syna Fryderyka i córkę Luizę, która niedawno wyszła za księcia Christiana. Fryderyk był mężem rosyjskiej wielkiej księżnej, ale kiedy zmarła ona podczas porodu, szukał pocieszenia u kochanki, pozbawiając się w ten sposób szans na sukcesję. Tymczasem w księstwie Schleswig-Holstein książę Augustenborgu był zdania, że to on powinien zostać następcą tronu. Ożenił się jednak z kobietą niższego stanu, dlatego zignorował jego roszczenia. Uświadomiwszy sobie, że jego plany spalą na panewce i że ubogi książę, który niedawno znalazł się w Glücksborgu, zgarnie całą stawkę, książę Augustenborgu postanowił wywołać bunt. Przyczyny wybuchu wojny trzyletniej w 1848 roku są bardzo złożone. Później mawiano nawet, jest tylko trzech ludzi, którzy wiedzieli, o co chodzi. Jeden oszalał, drugi umarł, a trzeci o wszystkim zapomniał. Jako dowódca gwardii konnej książę Christian był całkowicie lojalny wobec Danii. Jednak trzech jego starszych braci walczyło po stronie wroga. Christian służył w duńskiej armii, więc musiał być lojalny wobec Duńczyków. Była to bardzo niezręczna sytuacja dla niego i dla jego braci. W pewnym sensie była to bratobójcza wojna. Prusacy wspierali rebeliantów, jednak Duńczykom udało się utrzymać pozycję do momentu, gdy w 1850 roku pod naciskiem Rosji Prusacy wystąpili o pokój. Wojna zakończyła się zwycięstwem Danii. Wkrótce potem umiera król Christian VIII, a na tron wstępuje jego syn Fryderyk VII. Jednocześnie Dania otrzymała nową konstytucję, która kładła kres władzy absolutnej monarchy i dawała jego poddanym prawo do wybierania swoich reprezentantów. Dwa lata później wielkie mocarstwa uznają Christiana za prawowitego dziedzica korony duńskiej. Jednak nie wszyscy Duńczycy akceptowali ten wybór. Christian został uznany następcą tronu tuż po wojnie o Schleswig-Holstein. W tamtych czasach wszystko, co miało nawet odległy związek z Niemcami, budziło wrogość Duńczyków. W
Kopenhadze książę Christian i księżna Luisa żyją skromnie w żółtym pałacu w pobliżu pałacu Amalienborg. Urodziło się im tam 6 dzieci. Fryderyk, Aleksandra, Dagmara, Wilhelm, Tyra, Waldemar. Mieli dużo dzieci, ale w owych czasach wszyscy mieli dużo dzieci. Wychowywano je w taki sam sposób jak dzieci ze zwykłych domów. Musiały same dbać o siebie i szyć sobie ubrania. To matka zadecydowała, że dziewczynki same będą szyły swoje suknie. Matka dbała o to, by nawet przy skromnych środkach, jakimi dysponowała rodzina, dzieci były porządnie i schludnie ubrane. Tak wyglądał dom rodzinny, w którym wychowało się ich potomstwo. Dzieci na pewno były tam szczęśliwe i przeniosły te doświadczenia do rodzin, które później założyły. Królewska rodzina. Brytyjska królowa Wiktoria była bardzo szczęśliwa ze swoim mężem, księciem Albertem. Tak szczęśliwa, że urodziło się im 9 dzieci. Rodzina spędzała większą część roku w Windsorze. Albert był nie tylko doradcą żony, ale także wspaniałym ojcem. Troskliwie opiekował się dziećmi, kochał je z całego serca, rozmawiał z nimi i uczył je. Poświęcał im więcej czasu niż większość rodziców w owych czasach. Wtedy dziećmi zajmowały się przede wszystkim nianie. To hamowało rozwój ich osobowości, szczególnie w Anglii, gdzie dzieci mogły się pokazywać, ale nie miały prawa zabierać głosu. Przez całe życie Wiktoria utrwalała swoje otoczenie w rysunkach. Pozostawiła także liczne portrety swoich dzieci. Gdy królowa Wiktoria wstąpiła na tron, angielska monarchia nie miała dobrej reputacji w Europie. Wujowie Wiktorii wywołali wiele skandali. Byli bardzo rozpustni. Nadużywali alkoholu. Mieli długi i kochanki. Jeden z nich, Jerzy VI, był nawet biganistą. Poślubił jednocześnie 2 kobiety. Wszyscy pogardzali brytyjską monarchią. Dwór w Londynie był prawdziwą wylęgarnią skandali. Jednak Wiktoria, która nie robiła niczego bez konsultacji z mężem, wprowadziła nowe obyczaje. Wprowadziła nowy wiktoriański styl, z którym wiązała się także surowa etyka. Był to wymagający moralnie, niemal ascetyczny styl życia. Wielka Brytania i Rosja nie doświadczyły rewolucji i buntów, które wybuchały w całej trapionej głodem i nędzą Europie. Karol Marx, który mieszkał wtedy w Londynie, napisał manifest komunistyczny kończący się słowami: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. W wyniku gwałtownego rozwoju przemysłu już ponad połowa mieszkańców Wielkiej Brytanii żyła w dużych miastach. W 1851 roku Albert zrealizował swoje marzenie o zorganizowaniu pierwszej wystawy światowej. To z jego inspiracji powstał wspaniały kryształowy pałac zbudowany z żelaza i szkła. Królowa Wiktoria otworzyła wystawę 1 maja tego roku. Olbrzymie rozmiary budynku i jego dekoracja robiły niesamowite wrażenie. Mój mąż był organizatorem tego wspaniałego festiwalu pokoju, na którym zaprezentowano dokonania i sztukę wszystkich narodów świata. To był bardzo poruszający i pamiętny dzień. Wystawa, którą odwiedziło 6 milionów gości, odniosła wielki sukces. Albert był wielkim entuzjastą nauki i kultury. Wystarczy popatrzeć na to, co zostawił po sobie. Przede wszystkim Albert Hall i wiele otaczających go muzeów. Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Nauki.
porównaniu z Wielką Brytanią sytuacja w Rosji była katastrofalna. Przytłaczającą większość jej mieszkańców stanowili chłopi, z których wielu było niepiśmiennych. W 1855 roku Aleksander zostaje koronowany na cara Rosji jako Aleksander II. Gdy wstępował na tron, trwała wojna krymska. Rosjanie walczyli przeciwko Anglikom, Francuzom i Turkom. Rosja chciała umocnić swoją pozycję na Bałkanach i uzyskać dostęp do Morza Śródziemnego. Jednak w zawartym w 1856 roku traktacie pokojowym musiała uznać się za stronę pokonaną. Podczas walk zginęły setki tysięcy rosyjskich żołnierzy. Klęska w połączeniu z nędzą poddanych sprawiły, że Aleksander skupił całą energię na wprowadzeniu reform. Jest moim ulubionym carem. Z prostego powodu był władcą, który rzeczywiście próbował zrobić coś dla swojego ludu. Tuż po zakończeniu wojny krymskiej królowa Wiktoria napisała do pielęgniarki, która wyróżniła się pełną poświęcenia opieką nad rannymi żołnierzami. Nazywała się Florence Nightingale. Gdy wreszcie powróci pani do naszego kraju, będzie dla mnie wielkim zaszczytem poznać kobietę, która dała przedstawicielkom naszej płci tak wspaniały przykład. Kilka lat później najstarsza córka Wiktorii wychodzi za pruskiego następcę tronu. Urodził się im syn Wilhelm, który będzie znany później jako Kaiser Wilhelm II. Był jej pierwszym wnukiem, co miało olbrzymie znaczenie i bardzo go lubiła. Nie był jednak ulubieńcem rodziny, bo sprawiał mnóstwo kłopotów. Musiał mieć bardzo trudny charakter. Nadszedł również czas na znalezienie odpowiedniej żony dla Edwarda, najstarszego syna Wiktorii i następcy tronu. Wiktoria przeglądała zdjęcia niemieckich księżniczek. Żadna nie przypadła jej jednak do gustu. Tymczasem duński książę Christian miał córkę. Wiktoria skierowała wzrok ku Danii i uznała, że Aleksandra była wspaniałą młodą damą, odpowiednią dla Edwarda. Dowiedziała się też, że w tym samym czasie rosyjski dwór również szukał żony dla następcy tronu. Dlatego błyskawicznie postarała się o fotografię Aleksandry. Przestudiowała ją bardzo uważnie i choć stwierdziła, że księżniczka ma nieco zbyt niskie czoło i uznała, że i tak jest lepsza od innych kandydatek. Jednak tragiczne wydarzenie sprawiło, że musiała odłożyć te plany na później. 42-letni Albert umiera na tyfus. Wstałam, ucałowałam jego drogie, niebiańskie czoło i wydałam z siebie gorzki okrzyk: o mój ukochany. Potem padłam na kolana w niemej rozpaczy, niezdolna wydać z siebie głos lub uronić łzę. To była dla niej katastrofa. Była zupełnie załamana po śmierci męża. Czuła się zagubiona i, jak sądzę, miała olbrzymie problemy. Gdy książę Albert zmarł w roku 1861, królowa Wiktoria pogrążyła się w żałobie, w której pozostała do końca życia. Zawsze ubierała się na czarno. Przez dwa kolejne lata po śmierci Alberta życie towarzyskie w Londynie niemal ustało. Nie organizowano żadnych przyjęć ani zabaw. Kiedy Aleksander II próbował wprowadzić liberalne reformy, większość jego poddanych stanowili chłopi, którzy żyli jak niewolnicy i byli faktycznie pozbawieni wszelkich praw. W Rosji nie można było handlować ludźmi, więc kiedy sprzedawałem ci wieś z setką dusz, musiałeś ich przyjąć. Oni nie mogli opuścić ani mnie, ani ciebie. Byli przywiązani do ziemi. To był przestarzały system, który należało szybko zmienić. That was an obsolete system, and it had to be changed. Aleksander postanowił znieść poddaństwo chłopów. Ziemiaństwo ostro protestowało, lecz Aleksander był nieporuszony.
Wolę wyzwolić ich swoim ukazem, niż czekać, aż wyzwolą się sami. Rok 1863 przyniósł duże zmiany w życiu księcia Chrystiana. Jego córka Aleksandra poślubiła Edwarda, następcę brytyjskiego tronu. Ceremonia odbyła się w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze. Jeden z gości, brytyjski minister spraw zagranicznych, był jednak myślami gdzie indziej. W Grecji panowało bezkrólewie, a wielkie mocarstwa nie były w stanie ustalić, kto powinien zostać królem. Podczas przyjęcia weselnego minister spraw zagranicznych dostrzegł brata księżnej Aleksandry, 17-letniego księcia Wilhelma. Kilka tygodni później greckie Zgromadzenie Narodowe wybrało go na nowego króla. Przybrał on imię Jerzy I. Terytorium Danii składało się z trzech części: właściwego królestwa oraz dwóch księstw, Szlezwiku i Holsztynu. Zgodnie ze starą konstytucją oba księstwa miały pozostać zjednoczone. Jednak król Fryderyk VII zamierzał włączyć Szlezwik do Danii, pozostawiając Holsztyn jako samodzielne księstwo złączone z królestwem unią personalną. Książę Chrystian, który doskonale rozumiał sposób myślenia Niemców, odradzał taką zmianę w konstytucji. Przewidywał, że to zaostrzy stosunki z Niemcami, które w owym czasie nadal składały się z ponad 30 księstw i królestw. Mimo to w 1863 roku propozycja duńskiego króla została zaakceptowana. Fryderyk VII umarł jednak, zanim zdążył podpisać dokumenty. Jego następcą zostaje 44-letni Chrystian, który będzie rządził jako Chrystian IX. Od pierwszych dni swojego panowania znajdował się w trudnej sytuacji. Z jednej strony obawia się konsekwencji podpisania nowej konstytucji. Wiedział jednak, że odmowa podpisania dokumentu wywoła niezadowolenie w Danii. Część jego doradców przewidywała nawet wybuch powstania. Po trzech dniach wahań Chrystian podpisuje nową konstytucję, która wkrótce sprowadzi nieszczęście na jego królestwo. Jego podpis daje nowemu kanclerzowi Prus Bismarckowi pretekst do wypowiedzenia Danii wojny w imieniu Związku. Pierwszego lutego armia austriacko-pruska licząca 57 tysięcy żołnierzy wkracza na terytorium Szlezwiku-Holsztynu. Tym razem uzbrojeni w nowoczesną broń Prusacy nie mają kłopotów z pokonaniem skromnych sił duńskich. Wkrótce wojna zakończyła się całkowitą klęską Danii. Dla Chrystiana była to katastrofa. Już w pierwszym roku panowania stracił 1/3 swojego kraju, a przyszłość była niepewna. Po koronacji Chrystian przenosi się ze swojego skromnego domu do pałacu Amalienborg, który w istocie składa się z czterech niemal identycznych pałaców. Wiedli tam proste i skromne życie, jak zwykli ludzie. Mieszkali w Pałacu Królewskim, tak jak inni mieszkali w swoich domach. To znaczy, mieli kontakt ze wszystkimi domownikami. Oboje byli wyjątkowymi ludźmi, nie w sensie intelektualnym, bo ani Chrystian IX, ani Luisa nie wyróżniali się na tym polu. Mieli jednak jasny system wartości i dużo zdrowego rozsądku. Nigdy nie przychodziły im do głowy szalone pomysły. Jednak królowa Luisa miała ukryte talenty. Zawsze pozostawała w cieniu męża. To on był królem i władcą. Była jednak wyjątkową osobą i duchem sprawczym wielu decyzji podejmowanych przez niego, zarówno w królestwie, jak i w domu. Luisa miała też szczęśliwą rękę do aranżowania małżeństw swoich dzieci. Już wcześniej Aleksandra wyszła za następcę brytyjskiego tronu. Teraz jej druga córka Dagmara miała poślubić przyszłego cara Rosji Aleksandra III. Huczne wesele odbyło się w Petersburgu.
Jednak rodzice panny młodej nie byli na nim obecni. Christian IX i Luisa nie byli w stanie przyjechać na uroczystość. Nie mieli dość pieniędzy na wystawny orszak, tak jak pozostali europejscy monarchowie. Uznali więc, że lepiej zrobią, zostając w domu. Tymczasem nowi powinowaci Dagmary mieli duże problemy. Caryca Gruźlicę i większość czasu spędzała z dala od Petersburga w cieplejszym klimacie Krymu. Dziadek mojej babki Aleksander II był mężem carycy Marii, ale równocześnie miał kochankę. Aleksander II zakochał się w młodszej o 30 lat 17-letniej damie dworu Katarzynie Dołgoruki. Jako kochanka cara, Katarzyna zamieszkała w jednym z petersburskich pałaców, gdzie car spędzał z nią wiele wieczorów. Wkrótce doszło do zamachów na jego życie. Caryca bała się bardzo, że cesarz zginie podczas podróży przez miasto. Gdy zrozumiała, że jej mąż jest w niebezpieczeństwie, powiedziała, żeby sprowadził Katarzynę i jej dzieci do swojego pałacu. Przygotowano dla niej apartament na wyższych piętrach, dzięki czemu car nie musiał już opuszczać pałacu i narażać życia na ulicach Petersburga. Nie sądzę, by żona mogła uczynić więcej dla męża. To prawdziwa miłość. Po śmierci księcia Alberta królowa Wiktoria pogrążyła się w żałobie i zaczęła izolować się od świata. Przez wiele lat po śmierci męża pisała listy na papierze z czarną obwódką. Jednak bliska przyjaźń ze szkockim służącym Johnem Brownem pomogła jej odzyskać zainteresowanie życiem. Przyjechał za nią ze Szkocji do Anglii i stale dotrzymywał jej towarzystwa. Z drugiej strony czasami bywał dla niej niegrzeczny. Jednak ona szczerze go lubiła za jego prostolinijność, bo był to prosty człowiek. Królowa nie odmawiała sobie alkoholu, szczególnie gdy doskwierała jej samotność. On również lubił pić, więc czasami jechali na piknik, zabierając ze sobą whisky, którą dla niepoznanych lewali do czajnika. Potem pili ją z filiżanek i dobrze się bawili. Nie sądzę, by był jej kochankiem. Choć na pierwszy rzut oka Wiktoria była pozbawiona poczucia humoru, czasami jej zachowanie wskazywało na coś zupełnie innego. Królowa Wiktoria miała wspaniałe poczucie humoru. Pewnego razu podczas obiadu w Windsorze siedziała obok starego, emerytowanego admirała, który w nieskończoność opowiadał historię o jakiejś łodzi, która zatonęła u wybrzeży Portsmouth. Królowa rozpaczliwie próbowała zmienić temat i zapytała go o jego siostrę. Admirał nie dosłyszał i powiedział: musieliśmy ją odwrócić, zbadać jej spód i porządnie go wyszorować. Słysząc to, królowa zasłoniła się chustką i zaczęła się śmiać tak bardzo, że łzy popłynęły jej z oczu. Wiktorii udało się odnowić dobre kontakty z innymi krajami. Wkrótce stała się symbolem olbrzymiego imperium brytyjskiego. Bez wątpienia była jedną z naczelnych postaci ówczesnej europejskiej polityki, a jej wpływy obejmowały praktycznie cały świat. Odgrywała bardzo ważną rolę. Była ostatnią monarchinią, podczas panowania której Wielka Brytania wciąż miała wszystkie swoje kolonie, w tym Indie i inne kraje. Była najważniejszą brytyjską królową w czasach świetności dawnej monarchii. Królewska rodzina.
Rosyjska caryca w końcu uległa swojej śmiertelnej chorobie. Gdy caryca leżała na łożu śmierci na pierwszym piętrze Pałacu Zimowego, słyszała, jak dzieci kochanki jej męża bawią się w piętro wyżej. Wkrótce po jej śmierci Aleksander II poślubił swoją kochankę. Rodzina cara była zaszokowana jego decyzją. Dzieci zmarłej carycy uważały drugą żonę cara za kukę, która, kierując się ambicją, pozbawiła życia ich matkę, zadając jej straszliwe cierpienia psychiczne. Aleksander II chce zmodernizować Rosję. Razem ze swoim bratem sporządza więc projekt konstytucji wzorowanej na ustroju brytyjskiej monarchii. Chciał prowadzić wolne wybory i parlament. Wszystkie instytucje potrzebne do stworzenia demokratycznego państwa. Obaj przeczytali projekt i byli z niego bardzo zadowoleni. Car włożył go do kieszeni i powiedział: jutro go opublikujemy. Jednak jeszcze tego samego dnia doszło do tragedii. Gdy Aleksander jechał aleją w pobliżu pałacu, anarchista rzucił w jego stronę bombę. Bomba wybuchła kilka metrów od karety. Car nie został nawet ranny, ale odłamki zabiły i poraniły kilku jadących za nim kozaków. Dowódca straży przybocznej poprosił cara, by jak najszybciej oddalił się z miejsca zamachu, ale on chciał zostać z rannymi żołnierzami, by podnieść ich na duchu. Wtedy kolejny anarchista rzucił drugą bombę, która zabiła cara. W kieszeni jego płaszcza znaleziono projekt nowej konstytucji. Tego samego dnia jego syn, teraz Aleksander III, zostaje uznany carem Rosji. Córka Chrystiana IX staje się cesarzową. Wyjął projekt konstytucji z kieszeni swego ojca i podarł go na strzępy. To był koniec prób wprowadzenia w Rosji monarchii konstytucyjnej. To jedna z wielkich zagadek historii. Co by się stało, gdyby Aleksandrowi II udało się wprowadzić w Rosji liberalne reformy? W wyniku małżeństw zawartych przez jego dzieci, król Chrystian IX, władca niewielkiej Danii, miał się wkrótce stać słynnym teściem Europy. Król i królowa bardzo tęsknili za swoimi dziećmi i dlatego każdego lata przez 3 albo 4 tygodnie gościli w swoim pałacu wielu europejskich władców. Królów, królowe, książąt i księżne. Część z nich we Fredensborgu, jak w domu. Przez niemal ćwierć wieku Fredensborg jest najbardziej kosmopolitycznym dworem w Europie. Podczas rodzinnych zjazdów wnuki Chrystiana i Luizy zawsze były w centrum uwagi. Pewnego razu dzieci założyły klub rowerowy i poprosiły swojego wuja, cara Aleksandra III, by został jego przewodniczącym. W liście do niego zasugerowały jednak, że jest zbyt gruby, by wsiąść na rower. Aleksander udawał oburzonego tą sugestią, ale w końcu zgodził się przyjąć tytuł honorowego prezesa klubu. Goście odwiedzający pałac mieli zwyczaj wydrapywania diamentami swoich imion na szybach, ale nie wszystkie z tych napisów to imiona. W jednym miejscu mamy napis: to właśnie ty, stara świnia. Obok niego znajduje się rysunek kota i napis: tyłek kota, to właśnie ty. Po 60 latach panowania królowa Wiktoria hucznie obchodziła swój jubileusz. To pamiętny dzień. Sądzę, że jeszcze nikt nie dostał takich owacji jak ja, gdy przejeżdżałam przez ulice miasta.
Przed końcem wizyty nacisnąłem guzik, wysyłając tym samym wiadomość telegraficzną do najdalszych zakątków Imperium. Miała ona następującą treść. Z całego serca dziękuję moim poddanym. Niech Bóg ich błogosławi. Cztery lata później, w 1901 roku, Wiktoria zmarła. Miała 82 lata. W ostatnią podróż zabrała pamiątki swojego długiego życia. Były to pierścionki, bransoletniki, chusteczki i fotografie. Spełniając ostatnie życzenie królowej, lekarz umieścił w jej dłoniach fotografię Johna Browna. Tymczasem w Danii, po 56 latach szczęśliwego małżeństwa, król Chrystian IX stracił swoją ukochaną żonę Luizę. Ich sześcioro dzieci znalazło odpowiednich małżonków. Chrystian IX miał zięciów, synowe i wnuki na wszystkich znaczniejszych dworach Europy. W 1906 roku król Chrystian umiera w wieku 87 lat. Po porannej audiencji poszedł odpocząć. Gdy kilka godzin później jego córka Dagmara zajrzała do pokoju, nie dawał już znaków życia. Dzwony w całym królestwie oznajmiały poddanym, że teść Europy nie żyje. Mieszkańcy Kopenhagi czekali cierpliwie na deszczu przez wiele godzin, by oddać ostatni hołd swojemu królowi. Opracowanie wersji polskiej Studio Company Warszawa. Tekst Grzegorz Gredecki. Czytał Jacek Sobieszczański.